Witajcie serdecznie na tym miejscu. Przyszliśmy na to miejsce, by oddać Bogu chwałę i cześć z naszych serc. Nasze dusze będą śpiewać teraz dla Pana i chcemy, żebyście się dołączyli do nas. Zapraszamy Was serdecznie. Duszo ma Pana chwała. Wszystko, czego pragnie moje serce, powierzam Ci swoją drogę. Ty nie chcesz niczego więcej. Przy Tobie mam wszystko, czego pragnie moje serce, powierzam.
miesiąc bez Ciebie. Lepszy jeden dzień przed szokach Twym, lepszy jeden dzień w domu Twym, lepszy jeden dzień przed szokach Twym, niż tysiąc bez Ciebie. Oddajemy Ci chwałę z naszych serc, Panie, bo lepszy jest jeden dzień w przedsionkach Twych niż tysiąc bez Ciebie, Panie. Ten tysiąc byłby marnością, Panie, bez Ciebie. Nie wyobrażam sobie, Panie, spędzenia tysiąca dni bez Ciebie, Panie. Wolę ten jeden z Tobą, Panie.
szukać chcę, to mego życia sens. Jezu, Ty jesteś pragnieniem mym, chcę tylko tego, by znać Cię do końca dni. Kochasz mnie! Kochasz mnie, przebaczasz mi. Dzieci zbiorą się, by zobaczyć Króla Chwał, który zabrał wszelki grzech, pokonał piekło, grób i śmierć. Niech zobaczy świat Twoją wielką moc, cała ziemia wykrzyczy to. Ziemia wykrzyczy to.
Twojej świętej krwi ja powołuję się na Twój krzyż. Jeden klęczę przed Tobą, Panie, kiedy wzywam Twego świętego imienia. Na Twój krzyż. Gdy Cię wołam, milknie ziemia, gdy uwielbiam całe piekło krzy, bo Ty jesteś Bogiem stworzenia, bo Ty jesteś Bogiem my. Prosimy naszego kaznodzieje dzisiejszego dnia. Zapraszamy. Do zobaczenia, kochani. Witam was, drogie siostry, drodzy bracia. Cieszę się, że dzisiaj mogę stać na tym miejscu, aby dzielić się Bożym Słowem, które wierzę, Duch Święty włożył w moje serce w ostatnich dniach. Drodzy, kiedy zastanawiałem się nad sytuacją, w której jesteśmy, trzeba przyznać jasno, że żyjemy w czasach wielkiego zagrożenia dla naszego zdrowia, a nawet dla naszego życia. Cały czas płyną rozporządzenia, instrukcje, jak mamy się zachowywać, aby chronić siebie i swoich bliskich.
Jestem też zadziwiony tym, jak szybko potrafiliśmy się zorganizować w tym zagrożeniu. Dzisiaj chciałbym przyjrzeć się pewnemu zagrożeniu, myślę, że większemu zagrożeniu niż to, które mamy tutaj obecnie w naszym kraju. Jakie to zagrożenie? Drodzy, pozwólcie, że przeczytam Słowo Boże zapisane w liście w Księdze Przysłów, 4 rozdział, 23 werset. Czytamy tam takie słowa. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Słowo to prowokuje nas do najwyższego poziomu czujności. O co w tym wszystkim chodzi? Drodzy, jest pewne źródło w moim i w Twoim życiu, które powinniśmy strzec jak oka w głowie. I o tym dzisiaj chciałbym porozmawiać. Kiedy rozważałem ten fragment Bożego Słowa, nasunęły mi się trzy pytania. Po pierwsze, co kryje się pod biblijnym hasłem serce? Możemy to w różnoraki sposób rozumieć. Co oznacza stwierdzenie, że z serca tryska źródło życia? O co tutaj chodzi? I wreszcie trzecie pytanie, które chciałbym postawić i szukać odpowiedzi, to w jaki sposób mam strzec tego źródła, które tryska z mego serca? Przejdźmy zatem do pierwszego pytania. Co kryje się pod biblijnym hasłem w serce? Mamy świadomość, że człowiek to coś więcej niż ciało. Oprócz zewnętrznego człowieka istnieje jeszcze jestestwo, które nazywamy wewnętrznym człowieku. Biblia określa je słowem serce. Słowo serce ma swoją historię od Mojżesza aż po współczesność. Prześledźmy zatem tą biblijną historię ludzkiego serca. Poproszę rysunek numer 1. Na rysunku widzimy pewną linię historii, która rozpoczyna się stworzeniem. Mamy podzielone na trzy etapy, trzy kolory. Trzy etapy historii człowieka, ale też za tym kryją się trzy różne stany serca. I pierwszy etap to oczywiście ogród Eden. Jest to kolor niebieski. Serce Adama przed upadkiem było doskonałe. Znał tylko i wyłącznie dobro. Nie znał zła. Nie wiedział, co to jest zło. Miał doskonałą relację z Bogiem. Miał też głęboką harmonię w sercu i z otoczeniem. Mamy bardzo skromny zapis tamtych czasów, zaledwie dwa dobre rozdziały, ale z tych zapisów możemy wnioskować wiele ciekawych rzeczy. Drodzy, w pewnym momencie tego pięknego miejsca, tego pięknego czasu nastąpił upadek człowieka. Adam i Ewa dali się skusić szatanowi. I to zmieniło wszystko, łącznie z ich sercem. I przejdziemy teraz do koloru szarego. Na obrazku widzimy czarne, złamane serce. Jest to duchowe oddzielenie człowieka. Jest to martwe serce, które jest nasycone grzechem i śmiercią. Drodzy, ten etap rozpoczął się w ogrodzie Eden i w życiu niektórych ludzi, niektórych pokoleń trwa aż do dzisiejszego dnia. I na przestrzeni historii Izraela możemy czytać różne myśli, prawdy dotyczące człowieka i również tam jest używane słowo serce, około 800 razy. Ale kiedy Stary Testament mówi o sercu, ma na myśli wewnętrznego człowieka, ponieważ człowiek nieodrodzony nie ma żywego serca. To, co doświadczył Adam, już nikt z pozostałych ludzi potem nie doświadczył. Ale też mamy promyki nadziei zapisane w Starym Testamencie. W liście do, przepraszam, w Księdze Ezechiela, 36 rozdział, 26 wers czytamy.
i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Prorok Ezechiel przepowiada pewną przyszłość. Zapewne, kiedy przyjął to słowo i wypowiadał je, zapisywał je, nie rozumiał tego. I dla wielu pokoleń było to zakryte. Ludzie nie rozumieli tego, co się kryło pod tym. Ale kiedy przyszedł Jezus Chrystus, kiedy narodził się na tej ziemi jako człowiek, a potem złożył swoje życie w ofierze, zmartwychwstał trzeciego dnia i kiedy poszedł do nieba i stąpił Duch Święty, wszystko stało się jasne. Prorok mówił o narodzeniu na nowo. Mówił o nowym sercu. Mówił też o chrzcie w Duchu Świętym. Paweł w swoim nauczaniu używa określeń, które charakteryzują człowieka jako istotę trójdzielną, składającą się z trzech części, tak zwaną trychotonomiczną. I czytamy o tym chociażby w liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset. Paweł napisał tak, a cały duch wasz i dusza i ciało. Mamy tutaj rozróżnienie na te trzy elementy. Tak wyglądała historia. Mamy ogród Eden, mamy doskonałość, mamy potem okres po upadku i tutaj mamy upadłe serce i wreszcie, kiedy przychodzi Jezus i staje z martwych, otwierają się drzwi do nowej epoki, gdzie każdy człowiek może dostać nowe serce. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich, tak jakbyśmy wejrzeli do środka, co się dzieje. Poproszę rysunek numer 2. Rysunek numer 2 przedstawia człowieka w ogrodzie Eden. Możemy powiedzieć przysłowiowego Adama. Patrząc na rysunek widzimy po lewej stronie czerwone pole z napisem rzeczywistość materialna, czyli świat. Po prawej stronie mamy niebieski kolor i mamy napis rzeczywistość duchowa, Bóg. A pomiędzy tymi dwoma kolorami jest usytuowany człowiek. Po lewej stronie mamy ciało człowieka. Abyśmy mogli funkcjonować w rzeczywistości materialnej, musimy mieć ciało, mamy ciało. I poprzez to ciało możemy funkcjonować, żyjąc na tym świecie. Ale po drugiej stronie mamy ducha człowieka, który jest połączony, czy ma kontakt z duchową rzeczywistością. I w przypadku Adama tak było. Miał żywego ducha, poprzez którego miał bliską relację z Bogiem. Nie wiemy, jak rozmawiał z Panem Bogiem, kiedy spotykał się w ogrodzie Eden. Nie wiemy, w jaki sposób go widział, ale niektórzy teolodzy twierdzą, że właśnie to miało wymiar duchowy. Dzisiaj trudno jest to odtworzyć, zrozumieć. I pomiędzy ciałem a tym żywym duchem jest umieszczona dusza człowieka. Dusza to intelekt, to emocje i to wola człowieka. To jestestwo człowieka. I drodzy, Adam w tym wszystkim przeżywał doskonałość, harmonię. Nie było tam żadnych zakłóceń. Miał doskonałą relację z otaczającym go światem, ale też miał doskonałą relację z Bogiem. Kiedy zastanawiałem się nad tym, pomyślałem sobie i zacząłem sobie wyobrażać, jak jestem w ogrodzie Eden. Budzę się rano i nie znam w ogóle zła. Nigdy nie miałem z nim do czynienia, nie znałem go, nie ma go. Po prostu znam tylko dobro, tak jak Adam. Moje serce jest przepełnione miłością do ludzi, do otaczającego świata. Nie potrafię skłamać, nie potrafię zrobić krzywdy komukolwiek, nie potrafię nawet źle pomyśleć. Jest to abstrakcja dla nas dzisiaj, ponieważ znamy dobro i zło.
i nie potrafimy nawet sobie wyobrazić, jak to jest możliwe. Ale właśnie tak było w ogrodzie Eden. Adam i Ewa żyli w doskonałej harmonii. Tam nie było miejsca na grzech. I cóż, tak jak przed chwileczką pokazałem na pierwszym rysunku, zdarzyła się tragedia w historii ludzkości. Człowiek upadł. I teraz przyjrzyjmy się, co tak naprawdę się wydarzyło. Jak wygląda serca człowieka po upadku w ogrodzie Eden? Poproszę o rysunek numer 3. Często nie do końca mamy świadomość, co się wydarzyło. I drodzy, kiedy zastanawiałem się nad tym, przyszła mi taka myśl, że telefon w pewien sposób jest dobrym obrazem tego, co się wydarzyło. Każdy telefon, aby mógł funkcjonować w sieci, musi być sprawny. Musi mieć naładowaną baterię i musi posiadać aktywną kartę SIM. Gdy to wszystko jest, możemy się kontaktować z bliskimi. Możemy do nich zadzwonić, oni do nas. Możemy korzystać z zasobów internetu. Możemy robić wiele rzeczy poprzez ten telefon. Bywa jednak, że karta SIM zostaje zablokowana przez operatora. Mogą być różne powody. Chociażby wirus, niezapłacony rachunek za telefon. Telefon zostaje wyłączony z systemu. I z takiego telefonu już nie da się zadzwonić do bliskich, znajomych. Tak samo znajomi nie zadzwonią do ciebie. Można użyć go jako latarki wtedy, kalkulatora. Można zrobić fotkę, nagrać jakiś filmik. Można korzystać z wszystkich zasobów, które są zapisane w pamięci tego telefonu. Ale tylko tyle i nic więcej. Możemy powiedzieć, że w tym stanie telefon korzysta z własnych już zasobów umieszczonych w pamięci, ponieważ nie ma dostępu już do systemu. Można też powiedzieć, że dla systemu GSM telefon jest martwy. Chociaż telefon jest sprawny, bateria naładowana, nawet włożona jest karta SIM, ale jest zerwane połączenie z całym systemem telefonicznym. I można powiedzieć, że to jest taki można dosyć dobry obraz tego, co się wydarzyło w ogrodzie Eden. Kiedy Adam spożył owoc, jego duch stał się martwy. I jego, powiedzmy, duchowa karta SIM została wyłączona. Nie miał już doskonałego połączenia z Bogiem, nie miał już żadnego połączenia z Bogiem. Nie mógł go oglądać ani z nim rozmawiać. Choć użyjmy tej analogii, jego bateria wystarczyła jeszcze na kolejne 900 lat, ale w końcu i on musiał odejść. Kiedy to wszystko się wydarzyło, jego dusza została zdominowana przez ciało, a dokładnie żądze cielesne. Boże Słowo powiada, że stał się ciałem. Bardzo mocne stwierdzenie. Najgorsze jest to, że ten stan przekazywał następnym pokoleniom, swoim dzieciom. A dzieci znów, płodząc swoje dzieci, przekazywały to samo dalej. Coś w rodzaju takiego duchowego koronawirusa. Dlatego też w liście do Rzymian, 5 rozdział, 17 werset i 19 czytamy, że przez przestępstwo jednego, czyli Adama, śmierć zapanowała z powodu jednego. A w 19 wersecie czytamy, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami. Widzimy, jakie skutki, jakie przerażające skutki przyniósł upadek pierwszej pary ludzi. Ale cóż, jest ale na szczęście jest ale. I poproszę rysunek numer 4. 2000 lat temu Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył drzwi do nieba, aby każdy człowiek mógł nawiązać osobistą relację z Bogiem.
rodzimy się martwi duchowo. Nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, czym jest relacja z Bogiem, dopóki nie narodzimy się na nowo. I nasz Pan otworzył dla nas drzwi. W jaki sposób? Poniżej mamy drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset powiada: jeśli ktoś w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Na czym polega nowe stworzenie? Polega na zanurzeniu w Jezusie Chrystusie. Po narodzeniu na nowo nasze ciało się nie zmieniło, przynajmniej moje się nie zmieniło. Ono się zmieniło potem, czas je zmienia. Ale pamiętam następny poranek, kiedy spojrzałem do lustra, byłem dokładnie takim samym człowiekiem, jak przed narodzeniem na nowo. Nie zmieniła się też moja dusza. Dalej w ten podobny sposób myślałem, reagowałem, z podobnymi problemami się zmierzałem. Ale zmiana nastąpiła w moim duchu. I byłem mile zaskoczony tym, że wewnątrz jestem innym człowiekiem. Zmieniło się wszystko. Zmieniły się moje pragnienia, mój system wartości. I z dnia na dzień odkrywałem nowe rzeczy. Jeszcze poprzedniego dnia bardzo fajnie mi się przeklinało z kolegą. Dobrze się tym bawiłem. A kiedy spotkałem się na następny dzień, nie mogłem tego słuchać. Prorok Ezechiel pięknie powiedział, że Bóg zabrał z mojego wnętrza serce kamieniste, a włożył serce mięsiste. Czyli martwe, a włożył żywe. Dał nowego ducha do mojego wnętrza. To wszystko się wydarzyło. To było prawie 36 lat temu. I od tamtego czasu jestem nowym stworzeniem. Mam nowego ducha. Niektórzy ludzie nauczają, że Bóg dał nam wszystko, co Adam utracił w raju. Ale powiem szczerze, że ja nie do końca zgadzam się z takim poglądem, z takim podejściem. Proszę o rysunek numer 5. Przeczytajmy list do Galacjan, 5 rozdział, 16 i 17 werset. Według ducha postępujcie, napisał apostoł Paweł, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch pożąda przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili to, co chcecie. Do końca życia i ja, i ty, jeśli jesteś chrześcijaninem nowonarodzonym, będziemy przeżywali konflikt, który jest w naszej duszy. Można użyć bardziej dosadnego słowa. To jest pole bitwy, pole walki. Dlaczego? Ponieważ żyjemy, ponieważ mieszkamy w ciele. W ciele, w którego członkach jest, mieszka grzech. I jest to inny stan niż był na początku, niż przeżywał Adam. Adam nie miał ciała, w którego członkach mieszkał grzech. Był doskonały. Tutaj dochodzimy do odpowiedzi na drugie pytanie. Przypomnę, co oznacza stwierdzenie, że z serca tryska źródło życia? Widzimy, że nowonarodzony człowiek jest takim źródłem, z którego płynie nowe życie. Ale też czytając czy patrząc na fragment listu do Galacjan, nasuwa się pytanie, co to znaczy postępować według ducha? Co to znaczy? Co ja mam robić? I w ten sposób doszliśmy do trzeciego pytania, które postawiłem na początku. Jak strzec swego serca? Oto praktyczna instrukcja zapisana w Bożym Słowie, jak strzec najlepiej swego serca. Otwórzmy list do Efezjan, 5 rozdział, od 15 wersetu do 21.
Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. Śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I wiersz 21 mówi, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Pozwólcie, że rozważanie tego fragmentu rozpoczniemy od wersetu 18, a właściwie od drugiej części. Czytamy tutaj takie polecenie. Bądźcie pełni ducha. Co to znaczy być pełnym ducha? Kiedy zajrzymy do oryginału, tam jest użyte bardzo ciekawe słowo. Jest to słowo użyte w czasie teraźniejszym, trwającym. Czyli można by to przetłumaczyć w ten sposób. Bądźcie napełniani mocą, jako nieustanny proces. Kiedy zastanawiałem się, przypomniała mi się historia z Dziejów Apostolskich, 4 rozdział, 29 werset. Jest to przykład, kiedy chrześcijanie zostali po raz kolejny napełnieni mocą z wysokości. Oto miało miejsce następująca sytuacja. Chrześcijanie zaczęli coraz bardziej rozgłaszać wieść o zmartwychwstałym Chrystusie. Coraz więcej ludzi zaczęło się nawracać, a to tworzyło napięcie pomiędzy oficjalami świątyni, faryzeuszami, innymi, a chrześcijanami. Zaczęto ich straszyć różnymi konsekwencjami. I doszło do takiego krytycznego momentu, gdzie chrześcijanie zaczęli się bać. I zebrali się razem na modlitwę. I w wierszu 29, 4 rozdziału czytamy. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom swoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać, aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Twego Syna Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się to miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Jest to piękna ilustracja tego. Przyszli pełni lęku, pełni niepokoju. Nie widzieli możliwości działania. Stanęli przed majestatem Boga. I Bóg w potężny sposób ich napełnił Duchem Świętym. A kiedy przyszedł Duch Święty, wtedy na nowo wstąpiła w nich odwaga do zwiastowania Ewangelii. Niesamowita sytuacja. Zatem musimy postawić sobie pytanie, okej, czy to dotyczy mnie? Czy ja dzisiaj też mogę prosić Boga o to, aby mnie napełnił Duchem Świętym? Aby mnie napełnił Jego mocą z wysokości? A jeśli tak, to co mam czynić, aby doświadczyć takiego napełnienia mocą Ducha Świętego? Drodzy, w wersecie 15 tego rozdziału czytamy, baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Dlaczego Paweł używa słowo więc? Myślę, że chodzi o nawiązanie do wcześniejszych jego wypowiedzi. Praktycznie moglibyśmy wziąć pod uwagę od 4 rozdziału, 17 werset, aż do 5 rozdziału, 14 werset. Mamy tam całą listę, cały zestaw zachowań ludzi bezbożnych. Paweł zachęca, żeby chrześcijanie nie pozostawali w tym stanie takiego cielesnego usposobienia, ale aby porzucali to, aby zwlekli z siebie starego człowieka.
Mamy tam szereg bezbożnych zachowań, o których Paweł mówi, żeby tego nie czynić. Kłamstwo, gniew, kradzież, grzechy języka, obmawianie, oczernianie, oskarżanie, złość, rozpusta, nieczystość, chciwość, bałwochwalstwo. Człowiek zastanawia się, jak to możliwe, ale tak jest. I jeśli jesteśmy uczciwi przed samym sobą, czasami musimy schylić głowę i powiedzieć tak, też miałem, a może mam, z tymi rzeczami do czynienia. Czytając, warto zadać sobie pytanie, czy coś z tych grzechów nie jest moim udziałem. Ponieważ grzech jest przeszkodą do przeżywania pełni Ducha Świętego. To on może stanowić tą przeszkodę. Dlatego Paweł właśnie w 5 rozdziale, 22 wersecie napisał: zewleczcie z siebie starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze, a przyobleczcie się w nowego. To jest pewien proces, bardzo plastycznie, obrazowo przedstawiony. Wiemy z Bożego Słowa i myślę też z doświadczenia, że grzech mieszka w naszych członkach i szatan to bardzo skutecznie potrafi czasami wykorzystać. Ale musimy sobie powiedzieć, że kiedy narodziliśmy się na nowo, kiedy Bóg umieścił w nas nowe serce, dał nam nowego ducha, ciało przestało być naszym Panem, a przynajmniej powinno przestać być naszym Panem. Ciało ma teraz służyć Bogu i nam, służyć naszym bliźnim. Nie może już panować nad nami i żądać zaspokojenia swoich żądz i namiętności. Dlatego musimy zmienić postrzeganie siebie, postrzeganie swojego ciała. W nim mieszka grzech. Ale kiedy Jezus umarł na krzyżu 2000 lat temu, Boże Słowo mówi, że ty i ja umarliśmy wraz z Nim. Nie umarło nasze ciało, ale umarł ten wewnętrzny człowiek, który tak skutecznie współpracował z tą zepsutą, upadłą cielesną naturą. Co zrobić, gdy stwierdzę, że trzyma się mnie, czy jest we mnie jakiś grzech, jestem związany jakimś grzechem? Drodzy, Boże Słowo daje nam prostą radę. Czytamy w pierwszym liście Jana, 1 rozdział, 9 werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Kiedy stwierdzamy, że grzech ma miejsce, panuje w moim życiu, to co najlepszego może zrobić, czy ja mogę zrobić, to przyjść przed Boży tron. I Biblia tutaj mówi o dwóch rzeczach, że jeśli wyznajemy grzechy, tu nie chodzi o wypowiedzenie, tu chodzi o to, żebyśmy Bogu ze szczerego serca wyznali, że z tym sobie nie radzę. To ten konkretny grzech panuje w moim życiu. Biblia mówi, że wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzech i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Mamy tutaj dwa aspekty. Pierwsze mówi o odpuszczeniu, a drugi mówi o oczyszczeniu. I kiedy jesteśmy zniewoleni przez grzech, potrzebujemy obu. Potrzebujemy usłyszeć, przyjąć od Boga, że Bóg nam odpuszcza naszą winę. Że jesteśmy wolni od konsekwencji, od odpowiedzialności za to, co zrobiliśmy. Ale jest też drugi aspekt, że możemy ciągle przychodzić i otrzymywać od Pana Boga odpuszczenie, ale jest też potrzebne oczyszczenie. Kiedyś zastanawiałem się nad tym fragmentem, przyszła mi taki obraz, taka wizja dziecka, które ojciec mówi, uważaj, bo pięknie ubrane, czysto ubrane na spacer i mówi, uważaj, nie wywróć się, nie pobrudź się, ale dziecko nie słucha taty i w pewnym momencie bęc wpada do błota.
Oczywiście wstaję, płaczę. Czego potrzebuję? Po pierwsze potrzebuję usłyszeć od Ojca: no dobrze, trudno, nie posłuchałeś, stało się, wybaczam Ci, wracamy do domu. I to jest jedna rzecz, chcę usłyszeć, że tato mu przebaczył. Ale jest też drugi aspekt. Potrzebuję, aby wrócić do domu i zdjąć te brudne rzeczy i założyć czyste, świeże. I myślę, że w tym słowie właśnie te dwa aspekty się kryją. Odpuszczenie i oczyszczenie. Musimy sobie jasno powiedzieć, że pielęgnowany grzech w życiu chrześcijanina jest przeszkodą numer jeden w napełnianiu mocą Ducha Świętego. To jest ta przeszkoda, która może zatkać twoje źródło życia. Druga przeszkoda, która może wystąpić, to jest nieświadomość. Kiedy narodziłem się na nowo, kiedy narodziłeś się na nowo, to osoba Ducha Świętego zamieszkała w tobie czy we mnie. Nie ma możliwości narodzenia się na nowo bez właśnie tej relacji. Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał: kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Natomiast kiedy dostępujemy, doświadczamy chrztu w Duchu Świętym, Jego moc wypełnia nas. To są dwa różne doświadczenia. Narodzenie na nowo i chrzest w Duchu Świętym. I często myślimy w ten sposób, że chrzest w Duchu Świętym jest jednorazowym przeżyciem, podobnie jak narodzenie na nowo. No tak, przeżyłem chrzest w Duchu Świętym, pamiętam ten wieczór, pamiętam, jak zacząłem modlić się językami, jak Duch Święty mnie napełni, pamiętam tą radość, tą podniesioną atmosferę, to wszystko, co się działo. Ale to jest, drodzy bracia, drogie siostry, to jest błędne myślenie. Biblia nie mówi, że Bóg ogranicza napełnienie nas mocą Ducha Świętego do jednego razu. Mieliśmy przykład, który czytałem z Dziejów Apostolskich, gdzie chrześcijanie w Dzień Zielonych Świąt zostali napełnieni Duchem Świętym, a potem przychodzą i zostają napełnieni ponownie. Możemy doświadczać wielokrotnego napełnienia mocą Ducha Świętego. Dlatego nakaz: bądźcie pełni Ducha Świętego w Bożym Słowie. Bóg pragnie nas napełniać. I takie myślenie, taki sposób myślenia może być ogromną przeszkodą. No bo jeśli mi się wydaje, że już to jest nie dla mnie, że raz wyczerpałem limit i teraz, no cóż, no jakoś muszę żyć do końca życia. Ale tak nie jest. Możesz przychodzić, podnieść swoje ręce i prosić Boga, aby cię wypełnił. I możemy doświadczać wielokrotnego napełnienia mocą. Złe wyobrażenia dotyczące przeżycia napełnienia Ducha Świętego mocą Ducha Świętego to oczekiwanie mistycznych przeżyć albo jakichś uniesionych uczuć, emocji. To jest błędne podejście. Kiedy czekamy na jakieś dreszcze, na jakieś powalenie, na cokolwiek, jakiś ogień z nieba. Drodzy, w jaki sposób dostępujemy napełnienia mocą Ducha Świętego? List Galacjan rozwiewa wszelkie wątpliwości. Apostoł Paweł zadał takie pytanie: czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Jakiej odpowiedzi udzielimy? Wiara jest kluczem. Nie cokolwiek, co ty robisz, nie jesteś w stanie sobie na to zasłużyć. Nie potrzebujesz na to zasłużyć, ponieważ Jezus wszystko dokonał. Nasza rola ogranicza się do otwierania i przyjmowania, bo Bóg pragnie nas ubłogosławić. Pragnie, aby Jego moc towarzyszyła tobie i mnie w codziennym życiu. Aby to nie był tylko czas, kiedy się zgromadzamy, aby śpiewać w duchu, ale On pragnie, abyś w każdej chwili swojego życia
był przepełniony Jego mocą i prowadzony Jego mocą. Popatrzmy na nawrócenie, na narodzenie na nowo. Czy oczekujemy jakichś dreszczy, jakichś nie wiadomo przeżyć, czy raczej jako grzesznicy przyszliśmy, wyznaliśmy Bogu swoje grzechy i Duch Święty potwierdził w naszych sercach, że przebacza nam nasze grzechy. Otwieramy nasze serce, zapraszamy Boga, zapraszamy Jezusa Chrystusa, aby zamieszkał. Najczęściej nie ma żadnych uczuć, nie ma żadnych wrażeń. Czasami widzimy łzy, ale kiedy taka osoba wstaje z kolan, wie, przez wiarę wie, że Bóg jej przebaczył i że jest dzieckiem Bożym, że jest nowym stworzeniem. I podobnie jest przy napełnieniu Duchem Świętym. Modliłem się ze sporą grupą osób, którzy chcieli przeżyć chrzest w Duchu Świętym. I zawsze emocjonalizm, oczekiwanie na jakieś nie wiadomo przeżycia stawał się taką blokadą, że nie mogli doświadczyć takiego napełnienia Ducha Świętego. Dlatego warto te rzeczy wziąć pod uwagę, zastanowić się nad tym. I drogi bracie, droga siostro, po prostu, jeśli cię sumienie nie oskarża, podnieś ręce do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa i poproś, aby cię napełnił mocą z wysokości, aby cię napełnił świeżą mocą z wysokości i przyjmij przez wiarę. Bóg mówi, proście, a otrzymacie. Ja tak postępuję. Często podnoszę swoje ręce i mówię, Duchu Święty, przyjdź w nowy, świeży sposób do mojego życia. Kiedy jestem zniechęcony, kiedy jestem zmęczony, wtedy to jest najlepszy czas, aby przyjść przed Jego tron. Bo to jest Jego pragnieniem, aby Ciebie czy mnie wypełnić tą mocą. To jest coś pięknego. Bardzo sobie cenię właśnie te chwile, kiedy Duch Święty mnie przepełnia. Zobaczcie, co mówi dalej list do Efezjan, 5 rozdział, 18 werset. Czytamy, bądźcie pełni Ducha. I w wierszu 19 czytamy, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez dłuższy czas nie rozumiałem tego fragmentu, ale od kiedy zacząłem praktykować i przychodzić do Boga, aby mnie wypełniał świeżym, nowym namaszczeniem, aby mnie napełniał mocą z wysokości, drodzy, w sercu dzieje się rzecz niesamowita. Ta pełnia powoduje, że w moim sercu jest ustawiczne nabożeństwo uwielbienia dla Boga. Wstaję rano z pieśnią na ustach, z uwielbieniem dla Boga. Mój dzień wygląda cudownie. Cały czas gdzieś w sercu, głęboko w sercu jest uwielbienie dla Boga. Rozmawiam z sobą, tu jest bardzo ciekawe słowo użyte, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny. I kiedy zajrzymy do źródła, tam jest mowa, że ja z sobą, ten wewnętrzny dialog, zaczynam rozmawiać przez psalmy, hymny, przez Boże Słowo. Ono jest realne i żywe dla mnie. Cieszę się tym, rozkoszuję, wyznaję to. A potem czytamy, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Ta nabożna, pełna radości i uwielbienia dla Boga, atmosfera, która jest w moim sercu. I nic dziwnego, Biblia mówi, że jesteśmy Bożą świątynią. Ty i ja jesteśmy Bożą świątynią. W tej świątyni już nie trzeba składać baranków, ale składamy ofiary naszych warg, płynące z głębi naszego serca, z naszego ożywionego serca. I to jest piękne. Chrześcijanin może żyć wbrew okolicznościom, wbrew wszystkiemu, co się dzieje wokół niego, może żyć właśnie w takiej atmosferze radości, uwielbienia dla Boga.
Do tego nas Bóg powołał. Ale wszystko ma swoje miejsce w tym, że jesteśmy pełni Ducha Świętego. Jeśli nie jesteś pełen Ducha Świętego, trudno jest doświadczać takie rzeczy. Pozwólcie, że na koniec przeczytam jeszcze raz to słowo z Księgi Przysłów, 4 rozdział, 23 werset. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Popatrzcie, jakie niesamowite słowo zapisane już w Starym Testamencie. Ale tak naprawdę ono jest aktualne dla nas teraz. To właśnie teraz w Twoim i w moim sercu tryska źródło życia. Kończąc, chciałbym zadać pytanie sobie i również Tobie, droga siostro, drogi bracie. Czy strzeżesz swego serca? Czy czujniej niż wszystkiego innego strzeżesz swego serca? Myślę, że to są ważne pytania, kluczowe pytania. Nie bez powodu Boże Słowo nas zachęca do tego, abyśmy to czynili. Następne pytanie. Czy tryska z niego życie? A może tylko kapie? A może już przestało w ogóle cokolwiek lecieć? To są ważne pytania. Musimy wejrzeć w siebie. Musimy spojrzeć, jak wygląda moje życie. Drodzy, martwimy się o nasze ciała, żeby nie zostać zakażonym, żeby nie wydarzyła się jakaś tragedia. I to jest słuszne. I życie na tej ziemi jest bardzo cenne, bardzo wartościowe. I szczerze powiem, robię też wszystko, aby zachować siebie i swoich bliskich, abyśmy nie mogli przeżywać, abyśmy nie musieli przeżywać cokolwiek z tych rzeczy. Ale o ileż bardziej powinniśmy zatroszczyć się i zadbać o nasz stan duchowy, o nasze źródło życia, o nasze serce, aby z niego cały czas szerokim strumieniem lało się życie. Aby Duch Święty, Jego moc miała przystęp do naszego życia. Przypominają mi się słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spragnieni i pijcie ze źródła. A potem mówi, że z wnętrza popłyną rzeki wody żywej. I tak jest. To jest realne, to jest dostępne, to jest w zasięgu Twojej ręki, drogi bracie i droga siostro. To nie jest jakaś abstrakcja, o której mówimy. Po prostu trzeba zająć właściwą pozycję. Jak wiecie, pewnie jestem żeglarzem i mam taką głęboką świadomość, że aby pływać pod żaglami, trzeba znać zasady po to, aby we właściwy sposób ustawić żagle w stosunku do wiatru. Wiadomo, że bardzo łatwo jest płynąć, gdy wiatr wieje w plecy. Wtedy rozłożysz żagle i nie ma problemu, popłyniesz. Ale nie zawsze płyniemy z wiatrem. Czasami trzeba płynąć pod wiatr i wtedy zaczyna być problem. Gdy nie znamy zasad i jest to adekwatny obraz do naszej duchowości. Jeśli nie wybierzemy żagli we właściwy sposób, nie będziemy doświadczać pełni Ducha Świętego w naszym życiu. A pierwszą rzeczą jest grzech. Jeśli on jest, należy go wyrugować. Zewleczcie z siebie. Apelował apostoł Paweł. Druga rzecz to, tak jak powiedziałem, właściwe rozumienie, czego Bóg pragnie, w jaki sposób pragnie nas ubłogosławić. I trzecia rzecz, praktykować. Po prostu przyjdź do Boga, taki jaki jesteś. Nie szukaj w swoich emocjach. Przyjdź z głęboką wiarą, opartą o Boże Słowo. I podnieś swoje ręce, a On przyjdzie w ten ponadnaturalny sposób. I tak jak w Dziejach Apostolskich czytaliśmy,
może nie zaczęsie się Twój dom, ale zaczęsie się Twoje wnętrze, bo On przyjdzie w swojej mocy, aby Ciebie napełnić na nowo, abyś mógł iść dalej, abyś mógł służyć. Czy doświadczasz pełni mocy Ducha Świętego? To jest pytanie, które należy sobie postawić. Czy są jakieś przeszkody, aby doświadczać napełnienia mocą Ducha Świętego? Tak jak przed chwileczką powiedziałem, może jest grzech, może to jest ta nieświadomość, niezrozumienie, cokolwiek. Zrób wszystko, aby to zostało usunięte i abyś mógł doświadczać pełni. Bo chcę Ci powiedzieć, tracisz bardzo wiele, jeśli jej nie doświadczasz. Bóg jest gotowy. On jest gotowy od 2000 lat, aby Cię błogosławić. Jego moc jest potężna. To Twoja postawa, jaką zajmiesz wobec Niego, decyduje, co będziesz przeżywał jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok. Dlatego kończąc, chciałbym zachęcić każdego z nas do modlitwy, abyśmy stanęli przed Bogiem, abyśmy wejrzeli w siebie, abyśmy odpowiedzieli sobie na te pytania i stosownie do odpowiedzi zajęli właściwą postawę wobec Boga. Jeśli trzeba powiedzieć, Boże, przebacz. Przebacz mój grzech. Uwolnij mnie od tego. Zrób to. Nie czekaj. Nie pielęgnuj. Nie zostawiaj. Nie baw się grzechem. Jeśli dotychczas miałeś inne podejście, inne zrozumienie, masz Biblię w domu, czytaj, sprawdzaj, wołaj do Boga, aby Ci dał zrozumienie tego. Ale kiedy już masz wszystko, będziesz miał wszystko jasne i zrozumiałe, nie trać ani chwili, bo Pan jest blisko i On pragnie napełniać Ciebie. Bo właśnie to napełnienie, ta moc, którą Bóg wlewa do naszych serc, pomaga nam zabezpieczać nasze źródło życia, abyśmy mogli zrobić to, co do nas należy, to, do czego Bóg nas powołał i abyśmy mogli dotrwać i dojść do celu. Pragnę się modlić, pragnę pochylić swoją głowę przed Jego majestatem i prosić teraz dla Ciebie, aby Duch Święty przyszedł w nowy, potężny sposób do Twojego życia. Abyś został bez reszty przepełniony. Tak, ażby się wylewało. Abyś mógł z radością chodzić z podniesionymi rękami w swoim mieszkaniu i uwielbiać Jego święte imię. Bo godzien jest wszelkiej chwały i czci. Ojcze, dziękujemy Ci, że chociaż jako ludzkość zawiedliśmy, że Adam zgrzeszył przeciwko Tobie, że odwrócił się plecami od Ciebie, że umarł duchowo i to przekleństwo przeniósł na całą ludzkość. Ty nie zostawiłeś człowieka samego sobie, ale ulitowałeś się nad każdym. I 2000 lat temu posłałeś swego Syna, aby na nowo otworzył drzwi, abyśmy mogli wrócić do Ciebie do domu. Ja Ci dziękuję za to. Dziękuję Ci, że mogę mieć żywe serce. Serce, które jest blisko Ciebie. Serce, które ma łączność z Tobą. Serce, które jest zanurzone w Twojej mocy. Tak modlę się o każdą siostrę i brata. Proszę Ciebie, Duchu Święty, przyjdź w nowy, potężny sposób i wypełnij nas teraz. Pragniemy tej mocy, pragniemy jej pełni. Pragniemy żyć w tej mocy każdego dnia. Pragniemy, aby ona się objawiała w naszym codziennym życiu. Nie chcemy żyć o własnych siłach, ale pragniemy mieć tą odwagę i moc do zwycięskiego życia, aby być wokół świadectwem, gdziekolwiek się pojawimy, aby ludzie widzieli, że Ty jesteś w nas i że jesteś pośród nas, że jesteś żywym, prawdziwym Bogiem. Proszę Ciebie o tych, którzy być może dotychczas żyli, pielęgnowali grzech w swoim życiu. Proszę o tych siostry i o tych braci. Proszę, abyś ich teraz dotykał i abyś ich uwalniał, abyś ich oczyszczał. Aby mogli wstać ze swoich kolan,
jako zwycięzcy, bo do tego nas powołałeś. Dotykaj się nas. Mów do naszych serc. Mów do tych, którzy być może do dzisiaj inaczej to wszystko rozumieli. Przepełnij nas swoim słowem. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za nowe życie. Dziękuję Ci za nowe serce. I dziękuję Ci za nowego ducha, którego dałeś do naszych serc. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za Twoją miłość, za Twoją cierpliwość, za Twoją dobroć i za Twoją moc, którą objawiasz w moim, w naszym życiu. Weź sobie chwałę. Uwielbiam Ciebie i wywyższam w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.